Najman zgłasza się na miejsce selekcjonera za Santosza. Po ostatniej przegranej naszej polskiej reprezentacji z Albanią w opinii publicznej krąży pytanie, czy nie powinno dojść do zmiany trenera. Santosz na konferencji prasowej przyznał, że nigdzie nie zamierza odchodzić i wszystko zależy od Związku Piłki Nożnej. W idealnym momencie przebudził się nasz cesarz polskich freakfightów, największy z największych, ten, który o niejedną matę klepał, Marcin Najman. Nasz internetowy komik bardzo zaangażowany na forum Twittera oznajmił, że jest gotów ratować polską piłkę i podjąć się trenowania naszych. Oczywiście dla tych, którzy nie kumają postaci Najmana, jest to czysta ironia, prowokacja i żart. Sami posłuchajcie, co do powiedzenia ma ten okrągły pan. No i co ja mam wam powiedzieć po tym meczu? Ile to ja już razy mówiłem? Jestem gotowy objąć tą reprezentację. Nie wiem, czy poprowadzę ją lepiej, ale na pewno nie poprowadzę jej gorzej od Santosza. No kurwa, nie da się gorzej. Przecież oni wyglądają, jakby kurwa pierwszy raz w piłkę grali, co po niektórzy. Oni chyba nie pozwala grać, bo on się tylko każe okopywać i bronić. No. Jest jeszcze taki techniczny problem, bo prezes Kulesza może i by zadzwonił, tylko wiadomo, że jak prezes zaprasza, to tak przecież nie będziemy siedzieć przy niczym, a wiecie, no ja nie piję, także no myślcie coś z tym zrobić, no bo powtarzam, matematyczne szanse jeszcze są. Ja jestem gotowy, ale to wy musicie apelować do PZPN-u. No ja się nie będę nigdzie wpraszał, także tyle ode mnie. Cały czas czekam na telefon od prezesa Kuleszy. Już jest kilkanaście minut po meczu. No ale chyba jeszcze refleksja jeszcze chyba nie nadeszła. Jakbyście widzieli prezesa Kuleszy, albo tam byście mieli okazję tam gdzieś usiąść przy czymś, to wytłumaczcie, że nie będzie gorzej, natomiast na pewno będzie dużo, dużo zabawniej. Poza tym w takich meczach jak dzisiaj, no to zobaczcie, że ten ostatni argument należy do mnie, bo to ja mam najbliżej do Jasnej Góry, żeby iść o baczność prosić o remis, nie? Brak słów, co?